Hej, szczęść Boże, witajcie. Jesteśmy już w ostatnim odcinku opowieści o Bartymeuszu. Ostatnie zdanie brzmi: zaraz przejrzał i szedł drogą za nim. Czyli spotykamy się już z Bartymeuszem widzącym. Bartymeusz już widzi, choć dalej jesteśmy na drodze. To, że zostajemy uzdrowieni, jakoś wydobyci z tego wykluczenia, dlatego że nie widzieliśmy, czy nie słyszeliśmy, czy nie mieliśmy dość wrażliwości, żeby się odnaleźć w relacji do Pana Boga, czy w tym świecie, w relacji do innych, że potrzebowaliśmy uzdrowienia, wcale, jeżeli to następuje, nie sprawia, żebyśmy przestali być na drodze. Dalej jesteśmy na drodze. Dalej idziemy za Jezusem. To też jest niezwykle znaczące, że nie idziemy przed Nim albo w ogóle gdzie indziej, tylko bardzo konkretnie po tym, jak doświadczamy właśnie spotkania, doświadczamy cudu uzdrowienia, doświadczamy tego, że Jezus pojawił się w moim życiu i stał się jakoś dla mnie osobą znaczącą. Nie mogę już usiąść na laurach, nie mam rozwiązanej sytuacji, tylko dalej pozostaję na drodze. To jest więc ostatni odcinek o tym, że jesteśmy cały czas na drodze. Pozostać na drodze to ważne, ale iść za Jezusem. Szedł drogą za Nim. Niestety jest wielka pokusa do tego, żeby iść przed Jezusem, że jeżeli doświadczymy jakiegoś właśnie cudu, uzdrowienia, jeżeli się odnajdziemy na nowo w tym świecie, zaraz mamy pokusę, żeby Go wyprzedzać, żeby iść przed Jezusem, żeby nie iść za Nim, ale żeby iść przed Nim. Przyznam, że spotkałem wiele osób w swoim życiu, które właśnie po spotkaniu z Jezusem, po doświadczeniu Jego obecności, bliskości, doświadczyły tego, że im jest w życiu bardzo ciężko. I dopiero gdy się zorientowali, że zaczynają iść przed Jezusem, że nie puszczają Go przodem, nie idą drogą za Nim do Jeruzalem, tylko chcą iść przed Nim, wtedy doświadczają trudu i że ta droga jest ciężka. Wydaje się niewielka różnica, a okazuje się bardzo znacząca, że ja mam iść za Jezusem, a nie przed Jezusem. Że nie mam Go wyprzedzać w tej drodze do Jerozolimy. To też jest jakoś znaczące, że właśnie droga do Jerozolimy to jest droga do oddania życia. Że właśnie nawet jak ja jestem gorliwy, nawet jak ja chcę oddać życie za braci, to muszę pamiętać o tym, żeby iść za Jezusem, a nie przed Nim. To jest też, można mówiąc innym językiem, doświadczenie, że Pan Bóg, czy przekonanie, że Pan Bóg i tak bardziej kocha moich braci, moje siostry, którym chcę służyć i którym chcę poświęcić swoje życie. Że On zawsze jest pierwszy, również w tej miłości. Jeżeli taka jest kolejność, zachowamy właśnie taki porządek, że puszczamy Jego przodem, a my idziemy za Nim drogą, to wtedy jesteśmy na swoim miejscu. Jeżeli ulegniemy tej pokusie, żeby Go wyprzedzić, zawsze doświadczamy jakiegoś ciężaru w naszym życiu. Razem z Bartymeuszem przeszliśmy niezwykłą drogę. Od momentu wykluczenia, od momentu ślepoty, od momentu, kiedy siedzieliśmy przy drodze, jakoś na uboczu, kiedy byliśmy żebrakami, kiedy byliśmy zostawieni, mimo że byliśmy, czy jesteśmy synami kogoś znaczącego, kogoś szczególnego, Tymeusza. Dzięki Jezusowi, dzięki Jego
łasce dzięki temu, że On bardzo konkretnie wie, co ma z nami uczynić. Doszliśmy do momentu, kiedy widzimy i kiedy idziemy za Nim. Takie doświadczenie jest niezwykle ważne dla każdego z nas w drodze wiary. Może być udziałem naszym, jeżeli postąpimy dokładnie tak jak Bartymeusz. Zrobimy te same kroki i pozwolimy te kroki zrobić Jezusowi wobec nas. Z tej depresji, właśnie z tego ciemnego, niskiego miejsca, jakim jest Jerycho, mamy szansę dojść do Jerozolimy, która jest wywyższona. Owszem, po to, aby oddać tam swoje życie, ale z miłości, tak jak Jezus, który jest Bartymeuszem, czyli synem tego, który jest największy, znaczący, a my jesteśmy Jego braćmi, jesteśmy Jego siostrami. To też jest nasza droga.